Cześć, nazywam się Robert Marchel, od 10 lat zajmuję się rozwojem osobistym, a ten temat nierozerwalnie wiąże się z pieniędzmi. Bardzo często słyszę narzekanie na brak kasy, dlatego dzisiaj mam dla Was nagranie, na którym powiem o 4 niewielkich inwestycjach, dzięki którym możesz zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Zapraszam. Jedną z najprostszych inwestycji jest wymiana zwykłych żarówek w Twoim domu na żarówki LED. 10 żarówek do mojego rodzinnego domu kosztowało 120 zł, a średnie rachunki za prąd spadły z około 250 zł do 180 zł miesięcznie. Zatem inwestycja zwraca się po 2 miesiącach i od tej pory oszczędzasz 70 zł w każdym kolejnym miesiącu. Kolejną świetną inwestycją jest filtr wody. W minimalnej wersji jest to dzbanek z filtrem za 60 zł, ale można też kupić lepszy filtr montowany pod kran. Jeżeli do tej pory piłeś 2 litry wody dziennie i płaciłeś za to złotówkę, to miesięcznie zaoszczędzisz 30 zł. Nawet po odjęciu kosztów wymiany filtra raz na 150 litrów wyjdzie Ci 27 zł oszczędności na czysto każdego miesiąca. Woda w butelce jest blisko 2000 razy droższa od tej z kranu, dlatego nie warto przepłacać. Jeżeli czytasz dużo książek, koniecznie kup czytnik e-book. Walory wizualne i zdrowotne są bardzo dobre, a jeżeli czytasz 2 książki miesięcznie, to jesteś w stanie zaoszczędzić kolejne 30 zł, bo e-booki zawsze są tańsze od wersji drukowanej. A jeśli zamawiasz książki przez internet, nigdy nie płacisz za wysyłkę. Do tego na czytniku łatwiej jest czytać w podróży, bo jest lżejszy i zajmuje mniej miejsca. Jeżeli dużo jeździsz, rozważ zamontowanie instalacji gazowej w Twoim samochodzie. Inwestycja rzędu 3000 zł może zwrócić się w ciągu kilkunastu lub czasem nawet kilku miesięcy, a potem przyniesie Ci spore oszczędności. Żeby oszacować, czy opłaca Ci się instalować gaz, wejdź w link w opisie tego filmu i policz to dokładnie na specjalnym kalkulatorze. Żeby jeszcze mocniej zoptymalizować swoje wydatki, zainstaluj sobie w telefonie aplikację Andromani i przez miesiąc notuj każdy swój wydatek. Po tym czasie zobaczysz wizualny podział swoich kosztów na wykresach wygenerowanych przez tą aplikację, a dzięki temu będziesz świadomy, na co wydajesz swoje pieniądze i sam zdecydujesz, czy ze wszystkich swoich wydatków jesteś zadowolony, czy być może niektóre warto ograniczyć. Dopóki nie będziesz tego świadomy, trudno Ci będzie nad tym całkowicie zapanować. I to wszystko na ten temat, ale na pewno takich sposobów na proste inwestycje jest znacznie więcej. Jeżeli sam masz jakiś pomysł na inwestycje tego typu, to koniecznie podziel się tym w komentarzach. Zachęcam też do pokazania tego filmu Twoim znajomym, bo może oni również z tego skorzystają. Jak zawsze zapraszam także do subskrybowania tego kanału i polubienia mojej strony na Facebooku. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z nowymi filmami. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.